Na początku tego filmu proponuję Wam taki mini test z wyobraźni. Czy potrafisz sobie wyobrazić zwierzę, które uderza szybciej niż kula wystrzelona z pistoletu? A może takie, które spada z nieba z prędkością większą niż bolid Formuły 1? W tym filmie zabiorę Cię w podróż po najbardziej ekstremalnych przykładach szybkości w historii życia planety Ziemia. Od prehistorycznych dinozaurów, poprzez przedziwne stworzenia morskie, aż po współczesnych rekordzistów. I powiedzmy sobie tutaj wprost, nie chodzi tylko o bieganie, chodzi o przetrwanie, o walkę i o życie. Szybkość to nie tylko liczby. To cała opowieść o tym, jak natura dopracowała do perfekcji sztukę bycia pierwszym, aby przeżyć. Na końcu tego naturalnego wyścigu nikt nie daje medali, ale możesz nadal żyć. To wszystko dzieje się na planecie życia. Zapraszam. Szybkość w świecie przyrody to nie jest luksus, to kwestia życia lub śmierci. Gdy drapieżnik rusza do ataku, jego każda sekunda może oznaczać sukces lub porażkę. Z kolei, gdy ofiara ucieka, liczy się każdy metr przewagi nad drapieżnikiem. W świecie owadów, ptaków, ryb czy gadów szybkość przyjmuje najróżniejsze formy. Za chwilę poznasz moją listę 10 niezwykłych stworzeń ze świata przyrody, które osiągają naprawdę niesamowite prędkości. Niektóre z nich już nie istnieją, dlatego że wymarły. Inne codziennie mijasz na swojej drodze, jednak nie zdajesz sobie sprawy, jak niesamowite mają zdolności. Każde z tych stworzeń miało swój powód, by stać się błyskawicą w swoim środowisku. Naszą listę otwiera dość nietypowy osobnik. Numer 10. T-Rex. Król prehistorii. Ale czy sprinter? Szacunkową prędkość tego potwora prehistorii określa się między 18 a 30 km na godzinę. Okazuje się, że tyranozaur nie był demonem prędkości, tak jak pokazują to na hollywoodzkich produkcjach. Jego masa i budowa ograniczały tempo, ale był bardzo dobrze wyspecjalizowanym i przystosowanym drapieżnikiem. Miał inne zalety: zmysł węchu, siłę szczęk i taktykę. Czy był szybki? No, chyba niekoniecznie, ale był śmiertelnie skuteczny. Numer 9. Velociraptor. Ten nie tylko był szybki, ale też bardzo inteligentny. Prędkość, jaką osiągał, to ponad 40 km na godzinę. W świecie przyrody to naprawdę przyzwoite osiągi. Ta prehistoryczna bestia również była przerysowana nieco przez filmowców. Jednak w tym przypadku bardziej chodziło o wielkość niż o szybkość. Velociraptor, w przeciwieństwie do T-Rexa, był szybki i zwinny. Ten dinozaur miał pióra, długie kończyny i przypuszczalnie polował w stadzie. Nie był najszybszy w historii naszej planety, ale łączył szybkość z inteligencją, co zapewniło mu byt w tej niebezpiecznej krainie na 4 miliony lat. Z prehistorii przenosimy się bardzo szybko do czasów współczesnych. Propozycja, którą teraz Wam zaproponuję, niektórych z Was może nieco zdziwić. Na naszej liście numerem 8 jest człowiek. Technologia, która wspiera naturę. Rekord sprintu człowieka ustanowił Usain Bolt. Wynosi on obecnie 44,72 km na godzinę. Oczywiście w świecie zwierząt nie jest to jakiś super wynik, ale ten nasz wynik obrazuje nam to, że dobrze wysportowany,
Aktywny fizycznie człowiek mógłby uciec na przykład T-Rexowi. Ewolucja człowieka dała mu coś, co zastąpiło szybkie ścięgna i mięśnie. Mimo tego, że nie osiągał zawrotnych szybkości, miał coś, co ułatwiło mu polowanie na dużych odległościach. Ludzie nie musieli się ścigać ze swoją zdobyczą. A to wszystko za sprawą oczywiście mózgu. Prezent, jaki otrzymał od natury, sprawił, że człowiek stwarzał na początku swojej długiej drogi proste narzędzia, a następnie maszyny osiągające szybkości tysięcy kilometrów na godzinę. Naddźwiękowe samoloty odrzutowe, rakiety czy bolidy. Czy to oznacza, że nasza inteligencja jest najszybszym narzędziem przetrwania? W tym odcinku jednak weźmiemy pod uwagę osiągi obecnie najszybszego człowieka na Ziemi, czyli Usaina Bolta. Przedstawiciel naszego gatunku osiągnął naprawdę przyzwoity wynik, prawie 45 km na godzinę. Numer 7 na naszej liście to ważka płaskobrzucha, owadzia akrobatka. Prędkość, jaką osiąga ten owad, robi naprawdę bardzo duże wrażenie. 56 km na godzinę. Jest mistrzynią powietrznych manewrów. Potrafi zawracać w miejscu, unosić się bez ruchu, lecieć do tyłu. To prawdziwy powietrzny majstersztyk natury. Świadczyć o tym może to, że kiedy poluje, ma ogromną precyzję i duży procent skuteczności, sięgający nawet do 90%. Ma 4 niezależnie poruszające się skrzydła, które sprawiają, że ofiarom bardzo trudno jest przed nią uciec. Numer 6 na naszej liście to zwierzę doskonale nam znane. Koń wyścigowy. Ewolucyjna maszyna szybkości. Konie wyścigowe osiągają 70 km na godzinę. Nic więc dziwnego, że do niedawna był najszybszym środkiem transportu człowieka. Przodek konia wyścigowego był wielkości lisa i biegał z prędkością około 20 km na godzinę. Dzisiejsze konie to efekt tysięcy lat selekcji. Można śmiało postawić tezę, że dzisiejszy koń wyścigowy to efekt selekcji człowieka. Ale ich szybkość to przede wszystkim efekt adaptacji do życia na otwartych przestrzeniach i ucieczki przed drapieżnikami. Numer 5 to struś, sprinter sawanny. Struś delikatnie prześciga konia wyścigowego i osiąga prędkość 72 km na godzinę. Nie tylko jest bardzo szybki, ale też bardzo wytrzymały. Może biec z dużą prędkością przez ponad pół godziny. Co mu daje tytuł największego i najszybszego ptaka lądowego? Ma bardzo silnie umięśnione nogi, na końcu których są dwa palce, które minimalizują opór. Wielu teraz może sądzić, że oprócz szybkości te ptaki nie mają nic w zanadrzu w swojej obronie. Jednak grubo się mylicie. Kopnięcie strusia może zabić lwa. Z sawanny płynnie przenosimy się do środowiska wodnego. Numer 4 to merlin atlantycki. Torpeda oceanu. Osiąga zawrotną prędkość bo do 109 km na godzinę. To jedna z najszybszych ryb świata. Jego hydrodynamiczne ciało, przypominające kształtem pocisk, pozwala mu przecinać wodę z niesamowitą siłą. Używa swojej długiej szczęki jak włóczni do ogłuszania ławic ryb. Jak wszyscy wiemy, woda stawia gigantyczny opór. Dlatego taka prędkość robi jeszcze większe wrażenie niż w powietrzu czy na lądzie. No właśnie, przenosimy się na ląd, a dokładniej do Afryki, gdzie króluje gepard. Mistrz szybkości, jeśli chodzi o zwierzęta lądowe. Te kotowate potrafią osiągać prędkość do 115 km na godzinę. Dla przypomnienia krótka informacja z historii.
Człowiek taką prędkość po raz pierwszy, przy pomocy oczywiście maszyny, osiągnął 29 kwietnia 1899 roku. Do tego czasu nic szybciej jak gepard nie poruszało się na powierzchni naszej planety. Ale na takie osiągi, o których Wam za chwilę powiem, jeszcze człowiek musiał czekać bardzo długo. W 2025 roku samochód prowadzony przez człowieka osiągnął przyspieszenie od 0 do 100 km w granicach 1,8 sekundy. Maszyna natury jest niewiele wolniejsza. Gepard przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 2,8 sekundy, co sprawia, że i tak jest o wiele szybszy od wielu sportowych aut na świecie. Gepard to perfekcyjna maszyna do sprintu. Ma wydłużone ciało, lekką budowę i elastyczny kręgosłup, który działa jak sprężyna. Pazury nie są wyciągane jak u innych kotów. To naturalne kolce zapewniające przyczepność na powierzchni. Ale uwaga, jego wyścig trwa tylko chwilę. Potem jego ciało przegrzewa się i musi odpocząć. Jest szybki i zabójczy na krótkich dystansach. Miejsce drugie przyznałem niepozornej krewetce. Mantis Shrimps. Mistrz podwodnego ciosu. Choć to raczej czas reakcji, a nie bieg, to i tak postanowiłem tę krewetkę umieścić na naszej liście. Uwaga, czas uderzenia, czas szybkości ataku to 3 milisekundy. Ten niepozorny skorupiak potrafi uderzyć z prędkością porównywalną do wystrzału z broni palnej. Ale to nie wszystko. Uderzenie powoduje kawitację. Miniaturowy wybuch pod wodą z błyskiem światła i dźwiękiem. Wszystkich miłośników akwarium informuję, że nie nadaje się do trzymania w niewoli. Dlatego, że potrafi rozbić szybę akwarium. Jest tak szybka, że kamery muszą mieć tysiące klatek na sekundę, żeby uchwycić jej atak. Numerem 1 na naszej liście jest sokół wędrowny. Podniebny rekordzista szybkości. Prędkość nurkowania tego ptaka to, uwaga, 389 km na godzinę. Gdy sokół uderza na swoją ofiarę, zwykle innego ptaka w locie, robi to z szybkością i siłą porównywalną do pocisku z karabinu maszynowego. Żeby przeżyć takie przyspieszenie, natura uzbroiła jego ciało w specjalne przegrody w nozdrzach, które regulują przepływ powietrza. Gdyby nie to rozwiązanie, ptak udusiłby się w locie. To prawdziwy snajper przestworzy i najszybsze zwierzę na planecie Ziemia. Przez miliony lat ewolucja tworzyła formy życia doskonałe w jednym celu – by być szybszym niż reszta. Czasem chodziło o ucieczkę, a czasem o skuteczny atak. Od śmiercionośnych uderzeń krewetki poprzez spadające z nieba sokoły, poprzez mega szybkie konie i gepardy. Każda z tych historii to dowód, że prędkość to potęga ewolucji. Oczywiście ta lista nie jest w stanie w pełni oddać rzeczywistej szybkości wszystkich istot, które kiedykolwiek stąpały po naszej planecie. Przez miliony lat istnienia życia na naszej planecie wiele stworzeń wymarłych pozostaje poza naszym zasięgiem wiedzy. Niektóre już odkryliśmy, ale też są takie, które dopiero czekają na nasze odkrycie. W związku z tym warto traktować tę listę raczej jako ciekawostkę niż ostateczną odpowiedź na temat prędkości w świecie fauny wszechczasów. To bardziej ilustracja fascynujących rekordów przyrody niż dogłębne naukowe opracowanie. Ale w tym miejscu muszę Ciebie się coś spytać. Które z tych zwierząt zrobiło na Tobie największe wrażenie? A może znasz inne, które zasługują też na miejsce w naszym rankingu?
Ja osobiście chciałem w tym rankingu umieścić różne zwierzęta z różnych epok i różnych gatunków. Mam nadzieję, że udało mi się to dobrze Wam zobrazować. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo już w kolejnym filmie opowiem Wam o zwierzętach, które w ogóle nie powinny istnieć, a jednak żyją. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku, który jak zwykle za tydzień. Pozdrawiam!